kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców i to będą ulubieńcy wakacyjni, czyli no lipca, sierpnia, powiedzmy też czerwca. Na moim kanale ulubieńców już nie było dosyć dawno, więc troszkę mi się tych produktów fajnych zebrało. Natomiast teraz będzie część, a w przyszłym miesiącu będzie następna część, żeby wiecie, nie wykładać tak wszystkiego od razu. Kawa na ławę. Dzisiaj mam dla Was 6 produktów, tak, 6, z których jestem bardzo, bardzo zadowolona. Mam 4 produkty do makijażu i 2 do pielęgnacji włosów, bo ostatnio za moje włosy się tak dosyć solidnie zebrałam, więc dobra, od razu przechodzę do rzeczy. Pierwszy produkt, który mi się bardzo fajnie sprawdzał i sprawdza nadal, jest to korektor Lasting Finish z Rimmela. To jest bardziej taki concealer, on jest taki bardzo, bardzo kremowy, ten korektor. Nie wiem, czy zobaczycie, ale takie dosyć już solidne wgłębienie w nim mam. Mam go już od dobrych kilku miesięcy, był test na żywo u mnie na kanale właśnie produktów z tej serii. I powiem Wam szczerze, że mimo że on się wydaje być dosyć ciężki, bo on ma taką bardzo ciężką, kremową konsystencję, to przy aplikacji pod oczami on jest strasznie leciutki, nie czuć go, nie przesusza właśnie tutaj tej okolicy. Używam go na co dzień, więc nawet przy dłuższym stosowaniu nic się z okolicą pod oczami nie dzieje. Ale oczywiście pamiętajcie, żeby o tą okolicę dbać. Ja rano i wieczorem używam kremu pod oczy, więc też się nie martwię, że coś korektor mi może złego zrobić, bo po prostu dbam o tą okolicę. Natomiast sam w sobie, tak jak mówię, nie obciąża, jest bardzo fajny. Troszkę mniej sobie radzi z niedoskonałościami takimi pojedynczymi twarzy. Tutaj na przykład mam taki jakiś, nie wiem, jakiś nieprzyjaciel mi wyskoczył. Ja widzę, że on spod kremu BB i tego korektora lekko jeszcze prześwituje. Natomiast z cieniami pod oczami sobie całkiem w porządku radzi. Chociaż moje cienie pod oczami to są po prostu tak gigantyczne, że ja cudów od korektorów nie oczekuję, bo wiem, że po prostu moje cienie są tak duże, że ciężko by było korektorowi sobie w 100% z nimi poradzić. Natomiast ten radzi sobie naprawdę bardzo, bardzo fajnie i Wam go serdecznie właśnie pod oczy polecam. Na niedoskonałość tak, tak średnią, szczerze powiedziawszy. Ale pod oczy jest super. Kolejna rzecz to jest dla mnie po prostu fenomen. Ja ten produkt już widziałam bardzo dawno, widziałam go też na YouTube chyba, albo i nie, nie wiem, nie pamiętam. W każdym bądź razie jakoś nie byłam chętna do jego zakupu, aż przyszedł czas, kiedy postanowiłam kupić sobie podkład, który będę używać do pracy. Ja zazwyczaj do pracy chodzę na 11 godzin, więc liczę na to, że makijaż mi się utrzyma na buzi cały dzień, że buzia będzie cały dzień matowa i wiecie, ciężko było znaleźć taki produkt, który rzeczywiście mat utrzyma cały dzień na buzi. Aż do pewnej chwili, kiedy zdecydowałam się na zakup Rimmel Stay Matte. Jest to podkład o takiej konsystencji jakby musu. Ja mam w kolorze 091 Light Ivory, czyli do jasnych karnacji bardzo fajnie się sprawdzi. On jest taki dosyć porcelanowy. Tutaj producent pisze, że właśnie podkład matujący o konsystencji delikatnego kremu pozostawia skórę matową na długo, lekka formuła bez efektu maski. I Wam powiem, że pierwszy raz chyba w 100% zgadzam się z producentem, bo on ma taką konsystencję właśnie musu, takiego kremu dosyć konkretnego, takiego gęstego. Na buzi wychodzi bardzo, bardzo delikatnie, to znaczy on kryje, natomiast nie zostawia efektu właśnie maski, natomiast mat trzyma się dosłownie cały dzień. Ja robię makijaż zazwyczaj tak przed godziną 9 rano, a zmywam go po godzinie 9 czy 10 wieczorem, czyli mniej więcej no, 12 godzin mam makijaż na buzi, tak plus minus, jak właśnie wychodzę do pracy. I to jest jedyny podkład, jaki miałam, który przy delikatnym użyciu pudru utrzymuje mat przez cały dzień, dosłownie przez cały dzień. Ja mam skórę mieszaną w stronę suchej, więc ja tutaj na policzkach za bardzo matu nie potrzebuję, ale w strefie T się dosyć błyszczę, a ten podkład sobie rewelacyjnie po prostu radzi. No,
jestem tak zachwycona, że nawet sobie nie wyobrażacie. Więc jeżeli macie tłustą skórę bądź mieszaną i potrzebujecie właśnie dobrze matującego podkładu, to ten Wam serdecznie polecam. Nie obciąży Was, nie będzie tworzyć efektu maski, natomiast buzia będzie zmatowiona rzeczywiście przez cały dzień. No i w dodatku jest tani. Ja go chyba kupiłam za około 15 zł. Nie wiem, czy to była jakaś promocja, czy nie. W każdym razie naprawdę bardzo taniutko. Zmachałam się. Kolejna rzecz, którą bardzo polubiłam, ale mam do niej tylko jedno zastrzeżenie, ale to się da przyzwyczaić. Jest to Maybelline Brow Drama Medium Brown, czyli... Ojejku, wypadło mi z ręki. Czyli to jest taka po prostu maskara, utrwalacz do... Jezu, co ja mam dzisiaj z tymi rękami? Utrwalacz do brwi. Ja mam właśnie w kolorze medium brown. I to jest taki żel, troszeczkę może jakby wosk, właśnie do utrwalania brwi. On ma kolor, więc jeżeli mam brwi wypełnione kredką, on mi jeszcze dodatkowo zabarwia te brwi. Bardzo fajnie się, że się brwi po nim trzymają cały dzień na miejscu, nie ruszają się, kolor się nie ściera, produkt, który jest pod tym, w sensie na przykład kredka czy cień, utrzymuje się tak samo cały dzień, nic się nie zmywa, nie ściera i tak dalej, więc bardzo, bardzo fajny produkt, bardzo ładnie utrwala brwi. Jedyny minus to, jak widzicie, ta jego bardzo kosmiczna szczoteczka, która tutaj ma na końcu taką kulkę, a tu po prostu jest dalej bardzo cienka. I powiem Wam, że żeby pomalować dobrze tym brwi, nie rozmazując się gdzieś na boki, trzeba to troszeczkę wprawić, trzeba troszeczkę ręką popracować. Nie wiem, kto to wymyślił, naprawdę nie wiem. Wolałabym, żeby ta szczoteczka cała była taka cienka, byłoby po prostu łatwiej. Natomiast ta kulka... Jeżeli macie cienkie brwi, całe, bądź tak jak właśnie ja, macie od połowy coraz cieńsze brwi, czyli tak jak ma większość osób, no chyba, że bardzo skubiecie, to po prostu tutaj tą końcówkę brwi jest strasznie ciężko tym pomalować tą kuleczką. Trzeba tak bardziej manewrować, żeby wyczesać te brwi tą cieńszą tutaj częścią. Więc jedyny minus taki malutki właśnie za ten aplikator, natomiast jak dojdziecie do wprawy, to dacie radę bez problemu. Natomiast sam produkt w sobie no po prostu jest super. Brwi są tak fajnie nabłyszczone, właśnie utrwalone, trzymają się cały dzień, więc super, rewelacja. Bardzo go lubię. I ostatni produkt do makijażu, jest to konturówka. Ja jestem wielką fanką ostatnio w ogóle konturówek. Odkryłam... Może to zabrzmi dziwnie, ale odkryłam, że można konturówkę używać samodzielnie, bez nakładania pomadki i ona się utrzymuje super cały dzień. Wiadomo też, zależy jaka pomadka i czy jecie, czy pijecie i tak dalej. Bardzo lubię pomadki, konturówki z Golden Rose, z tej serii Waterproof, coś tam. Waterproof Lip Liner, coś tam, nie pamiętam jak one się nazywają, ale opowiadałam Wam już o nich na blogu, w jakimś filmie też były. Więc je bardzo, bardzo lubię. A ostatnio umiłowałam sobie konturówkę z MAC-a. I to jest taka klasyczna nude właśnie pomadka. Konturówka, ja nie wiem, co ja mam z tą pomadką. Konturówka do ust z MAC-a, tak. W klasycznym nude kolorze. Ja nie wiem, czy ja przed chwilą powiedziałam właśnie pomadka zamiast konturówka, nie wiem. Nie śmiejcie się w razie czego. I jest to... Kurczę, jeżeli dobrze wymówię, mam nadzieję, że to jest w ogóle kolor tej pomadki. Stanchly Stylish. Napiszę Wam kolor oczywiście tej konturówki na dole. I tak jak mówię, to jest klasyczna nude konturówka, która pasuje do każdej takiej delikatnej właśnie beżowo-różowej pomadki. Bardzo ją lubię, strasznie fajnie się sprawdza. No jedyny minus, wiadomo, jak na Maca, to cenę. Chociaż powiem Wam, że jak za jakość, to naprawdę warto czasami zainwestować. I plus, bardzo ładnie się ostrzy, bo jest to akurat konturówka do ostrzenia tradycyjnego właśnie temperówką i ostrzy się bardzo fajnie. Więc jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona i na pewno jak będę w Macu, zakupię sobie kolejne właśnie konturówki w innych kolorach. No i teraz dwa ostatnie produkty do włosów i w sumie oba są tak super, więc nie wiem, od którego zacząć. Zacznę może od tego maluszka, czyli zieja, odżywka intensywne, wygładzenie, spray do włosów niesfornych. To jest po prostu tak...
taka odżywka, odżywka w sprayu, bez spłukiwania, którą możecie nakładać na suche bądź mokre włosy. Ja ją zawsze używam po umyciu. I co to jest w ogóle? To jest odżywka, która wygładza włosy. Ja od zawsze mam problem z tym, że gdy jest wilgoć, albo gdy się trochę zgrzeje, szczególnie latem, to po prostu ja mam każdy włos w inną stronę, szczególnie te moje krótkie tutaj baby hair, to te już w ogóle sterczą, także ciężko jest sobie z nimi poradzić. I właśnie ta odżywka ułatwia mi przede wszystkim po umyciu rozczesanie włosów. Mimo że czeszę Tangle Teaserem, to po tej odżywce czesanie jest jeszcze większą przyjemnością niż bez niej. Dodatkowo włosy są rzeczywiście bardzo, bardzo ładnie wygładzone. Są mięciutkie, proste, właśnie super się rozczesują, nie plączą. Gdy jest troszeczkę wilgotno, nie robi się od razu siano na głowie. No po prostu rewelacja. Bardzo, bardzo fajna odżywka. I co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Aha, że tutaj są jakieś proteiny jedwabiu, witaminy i kondycjonery. No i cena około, nie wiem, 7 zł. Na pewno w sklepach Ziai można ją dostać, ale pewnie na jakiś, jak to się mówi, półkach w marketach, gdzie jest dostępna Ziaja, może ta odżywka też będzie dostępna, to zerknijcie, bo to jest naprawdę produkt godny uwagi. Jeżeli właśnie macie niesforne włosy, które się puszą, plączą, to tutaj odżywka działa po prostu rewelacyjnie, włosy są super wygładzone, miękkie, delikatne, super się rozczesują, rewelacja, naprawdę nic dodać, nic ująć. I ostatni produkt i właśnie produkt do włosów to jest Isana. Woda brzozowa z pantenolem do włosów normalnych i z łupieżem. I to jest taka woda, po prostu. Woda brzozowa, którą aplikuję sobie dziennie wieczorem na skórę głowy, która ma po prostu przepiękny zapach. Ten zapach mi się tak podoba. Jest taki świeży, ale właśnie taki drzewny lekko, ciężki do opisania, taki słodki, bardzo fajny zapach. I o co w ogóle chodzi z tym produktem? Po co go aplikujemy? Ja go aplikuję właśnie wieczorem, dziennie na skórę głowy i on ma działać jakby odświeżająco, ale dodatkowo ma sprawiać, że włosy będą się rzadziej nam przytłuszczać, mają być odżywione cebulki włosów. Co tu jeszcze pisze? Woda brzozowa zawiera wysokowartościowe ekstrakty z liści brzozy, które intensywnie pielęgnują właśnie włosy normalne i z łupieżem oraz rewitalizują skórę głowy. Tutaj mamy też prowitaminę B5, która wzmacnia włosy i nadaje im połysk. No i tutaj tak, woda ma poprawiać ukrwienie skóry głowy, zapobiegać szybkiemu ponownemu przetłuszczaniu się włosów, wzmacnia i pielęgnuje włosy, nadaje włosom połysk i większą objętość. I tak, jeśli chodzi o tą objętość, no to tutaj raczej nie bardzo. Ja ogólnie mam dosyć często przyklapnięte włosy i ciężko mi je jest ujarzmić, żeby były takie podniesione u nasady, więc tutaj z tą objętością bym się nie zgodziła, ale rzeczywiście włosy mają piękny połysk. Czy są wzmocnione? Wydaje mi się, że tak, bo ostatnio, nie wiem czy zauważyłyście, ale pofarbowałam włosy i powiem Wam szczerze, w ogóle nie są zniszczone, szczególnie końcówki, więc coś w tym może jest, ale co jest dla mnie najważniejsze, że włosy o wiele rzadziej się przepuszczają. Ja teraz myję o wiele rzadziej włosy, właśnie ze względu na to, że mi się tak szybko nie przetłuszczają, nawet jak były te gigantyczne upały, to nie miałam z tym problemu. Przypuszczam, że to jest zasługa też tego, że nie śpię już w rozpuszczonych włosach, tylko upinam sobie zawsze taki wysoki koczek, więc moje włosy gdzieś mi tutaj przy twarzy, jak mam nałożony krem, nie latają, ale ogólnie zauważyłam poprawę na całej głowie, więc przypuszczam, że to jest właśnie zasługa przede wszystkim tego produktu, że mi się włosy o wiele, wiele rzadziej przetłuszczają, więc jestem mega po prostu zadowolona. Ona też kosztowała jakieś grosze, przypuszczam, że około 10 zł i jak ją zużyję, kupię ją na pewno ponownie, bo jest naprawdę warta uwagi i włosy rzeczywiście są no moim zdaniem o wiele lepsze niż były, więc naprawdę świetny produkt.
No i co? Zdyszałam się troszeczkę. To już są wszyscy moi ulubieńcy. Nie było ich dużo, ale to są naprawdę takie perełki, bardzo, bardzo fajne produkty, które Wam bardzo serdecznie polecam. Dajcie mi znać, jakie Wy produkty polecacie, jakie byli Wasi ulubieńcy w okresie wakacji, czy też w okresie ostatniego miesiąca. Napiszcie koniecznie w komentarzach. Jeśli film Wam się podobał, to oczywiście poproszę o kciuk w górę. No i o subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło za subskrypcję. I co? Zapraszam Was jeszcze na mojego Facebooka i na mojego bloga. Na blogu dużo notek właśnie z recenzjami produktów, których nie mam możliwości pokazywać, że tak powiem, w filmikach na YouTube, więc to, czego nie ma na YouTubie, jest na blogu. Natomiast na Facebooku na bieżąco właśnie informacje o nowych filmach i o nowych wpisach, więc też Wam tam, też Was tam serdecznie zapraszam. No i co, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w następnym filmie.